że zachowaliśmy się tam niegrzecznie, ponieważ przez większość czasu byli tam, myśmy każdego prosili o to, że są konsultacje, zapraszamy do użycia, wszyscy pędzili do kościoła, a byliśmy tam 45 minut przed Sześć. Świętą i jeszcze całą większość duszy świętej, bo to było ciemno, no to trudno, że są buteli od do tych konsultacji. Ale jeżeli ktoś nam zarzuca, że zachowywaliśmy się niegrzecznie, nie wiem, arogancko, czy też używaliśmy jakiś słów, chętnie się spotkamy i mało tylko mamy świadków na to, że tak postępowaliśmy. No, naprawdę, bo siedzimy w prywatny czas i idziemy o godzinę 17. I takie rzeczy były. Druga sprawa dotyczy zmian rozkładu jazdowego. I co się zaczyna? W internecie przychodzą mieszkańcy, do nas pretensje, autobusy nie jeżdżą, rodzina. My mówimy wczoraj, dwie godziny wczoraj straciliśmy, dwie godziny na to, żeby tłumaczyć komuś, że Rada Dzielnicy wystąpi dopiero o te zmiany, które będą w momencie, kiedy my dostaniemy aktualne dane odnośnie komunikacji. Dwie godziny nie mogliśmy komuś wytłumaczyć. Nie wiem. I co się zaczyna opowiadać, że ktoś mówi, bo chcecie, jeżeli radni wiedzieli o tym, że były dwa spotkania z dzielnicami, siedmioma dzielnicami. Jedno było w dzielnicy siódmej, drugie było u nas. U nas było z panem dyrektorem działu transportu City. I wszyscy mogli przyjść i wysłuchać. Niech pójdzie radni i opowiadają mieszkańcom, że Ziki powinien robić konsultacje z mieszkańcami odnośnie jazdy autobusu. Ludzie, o czym wy chcecie mówić? Ziki będzie rozmawiać z poszczególnymi osiedlami, jak mają autobusy jeździć w Krakowie. To przecież w Krakowie by nigdy autobusy nie jeździł. To jest moja prośba do radnych, żeby nie opowiadali jakichś głupot mieszkańcom, którzy przychodzą. I myśmy powiedzieli na to, jeżeli będzie już rozkład jazdy, a on ma być piątego, tak nam powiedziano w internecie, piątego w internecie rozkład jazdy, a do dzisiejszego dnia nie chwilę obecną jeszcze nie wpłynęło. I dopiero wtedy możemy coś działać. Ale prośba jest do radnych, którzy rozpoczynają sprawy z mieszkańcami o odnośnie komunikacji. Nie powiedzieć, bo to źle wiedział. Trzeba teraz przedstawić te godziny, o której godzinie, bo ktoś wczoraj mówił, dzieci idą o 5 do szkoły i nie ma autobusu. Ludzie dojeżdżają do pracy i nie ma autobusu. O 5 do szkoły. O 5 daleko. Ale wieczorem czy rano? Rano. Tylko bym chciał, żeby radny czas skończył. Żeby sami radni nie wprowadzali mieszkańców w błąd, nie opowiadali im takie farmazony, że dyrektor z nimi powinien z nimi najpierw konsultować, jak mają jeździć autobus. Panie przewodniczący, ja tylko wejdę w zdanie, odnośnie tego rozkładu. Były petycje, w pewnym stopniu może i słuszne państwa rady, dlaczego państwoście nie otrzymali wersji PDF. Specjalnie myśmy tego nie rozsyłali, bo skończyło się tak, jak się skończyło, gdzie rzeczywiście tu z kolegą Pawłkiem wymieniliśmy sobie zdania na ten temat. Jest spotkanie, na które oczywiście przyszedł pan dyrektor i oczywiście całkowicie z innym grafikiem. Dlatego myśmy, mając informację, że nie jest to ostateczny materiał, nikomu nie rozsyłamy, z tego powodu, że później jeszcze spotkania z szefami dzielnic się nie odbyły, zdjęcie, a już są informacje w internecie, że takie są warianty. I ludzie, no nie oni, bo oni Ziki tego nie publikuje. Mamy informację, ja wystąpiłem w imieniu zarządu do Ziki. Jest pismo Ziki. Dokładnie. Czy opierając się na portalu .pl możemy dawać mieszkańcom to, bo będziemy siać niepokój w tym momencie. Ziki oczywiście wymieniają co powiedział. Tak, oczywiście możemy, ale odpowiedzialność za to bierze dzielnica. Nie tylko za to, to oficjalnie ja mam taką propozycję, że kiedy już będzie ta ostateczna lista, Państwa zorganizowali spotkanie, myślę, że odrębne, pełne informacje, tylko coś tu pogadajmy na ten temat. Dokładnie. Nic się, proszę Państwa, od marszrutyzacji nie zmieniło. I zawsze przewodniczący komisji informuje, tylko że później frekwencja taka jest, jaka jest.
Proszę panie myśli. Teraz punkt trzeci. Dotyczy takiego obszaru Lubostroj, Czerwona Marka, Pilca, osiedle europejskie. Państwo radni, którzy interesują się tym, wiedzą, że ulica Lubostroj nie jest procedowana, bo po prostu deweloperzy, czy nie wiem, wspólnoty mieszkaniowe sprzeciwiły się o takim ulicy. Są stare wiadomości. I teraz, to że stare wiadomości. Chodzi mi o to, że przychodzi dużo takich maili do nas, od mieszkańców, propozycji i tak dalej. Ja mam prośbę do rady z tego obszaru, naprawdę skontaktowanie się, są w komisji Delta, skontaktowanie się z tymi mieszkańcami. Może wspólnie państwo wypracują jakąś tam metodę dochodzenia do tego, żeby na przykład miasto wybudowało odcinek Czerwone Magdy Lubostroj. Bo mówią, że pismo do CITIP-u, do prezydenta, gdzie już powiedziano, że nie ma takiej możliwości w najbliższym czasie przebudowy tej ulicy. Jest takie pismo. Od mieszkańców. I tu mam prośbę, to mieszkańcy piszą takie pismo. Mam prośbę, żeby tak się skontaktowali bliżej, ja powiem inaczej, bliżej to będzie mieszkańcom, by tylko ciekawe. Jeżeli chodzi o ulicę Zalesie, już mówiłem. Następnie numer 5. Państwo wracają do nas sprawy prąd niezwalniający. Zaczął się prąd zwalniający na ulicy Ruszaj, którą myśmy realizowali w ramach inwestycji w dzielnicy i znów się pojawiło pismo prądy zwalniające, jeżeli chodzi o ulicę Wady, która jeszcze nie została odebrana przez dzielnicę, nie było jeszcze chyba jakoś pisa odbioru. Ale zwykle taka sprawa jest konsultowana z radnym. Ale mieszkańcy, teraz państwo. Mieszkańcy piszą do CITIP-u, a CITIP odpowiada, że uchwała Rady Dzielnicy konsultacje społeczne. Jeżeli radny tego obszaru chce zrobić zwalniające, tak są mieszkańcy, naprawdę życzę mu zrobienia spotkania, jak kiedyś Tomek zrobił, gdzie zaprosił przedstawicieli CITIP-u, mieszkańców, złoży podpisy i wszystko pięknie, cały był, jak mówię, konsultacje. Były podpisy, były zawsze. Drogi są. I nikt nie powiedział, że nikt nie wiedział, kto jest na spotkaniu. To jest następne. Jak państwo pamiętają, to na poprzedniej komisji, którą myśmy też mieli, było pismo CITIP-u odnośnie oświetlenia, bo coś nie idzie. Pojechałem tylko ja z panem Bogdanem, tylko ze względu na to, że to były trzy, jak powiedzieć, ulice Mastenica. Ale protokół jest u nas w dzielnicy. Ale później, jak zaczęliśmy wertować te wszystkie, to okazało się, że nie trzy, tylko sześć. I okazuje się, że mamy już w tej chwili koniec października. I dalej nie ma nawet zgłoszenia do Wydziału Architektury. I my się obawiamy, i myślę, że powiem, ja się obawiam, że okaże się tak, jak w zeszłym roku, że te wszystkie pieniądze nam przepadną, bo nie ma takiej możliwości, żeby te pieniądze przesunąć gdzie indziej. Bo dzisiaj miałem telefony, że na te pieniądze, które myśmy w ramach Komisji Edukacji przerzucali, wizytki niezwykłych, CEO zrobiło inwestycje, czy nie ma pieniędzy do zapłacenia na zielonance. Nie zamrażacie to. Nie wiem, bo to jest tak. I dlatego też bardzo szybko myśmy zadziałali. My na poprzednim spotkaniu, które było miesiąc temu, a kolejny, nie? 5 tygodni temu. Rozmawialiśmy z projektantem, że jeżeli ma jakieś kłopoty, to do rady dzielnicy. Ze mną się spotkał raz, kłopoty nie rozwiązali w ciągu jednego dnia, może jednej godziny. Ale on się więcej do żadnego nie zgłosił. Nie miałaś zgłosić to. Nasza palona po na tym spotkaniu nie zgłosił. No, okazało się, że następną ulicą, którą się nie dało się jest ulica Miłakowa po Siostry. Nie dadzą zgody na podłączenie się do jeden telefon z rady dzielnicy i jutro jest spotkanie, o której panie Bogdanie? O 15. O 15.00. Z siostrą Różą. No właśnie, jest spotkanie. Czyli państwo widzą, że jeżeli ktoś chce z nami współpracować, to będzie spotkania szybkim modelu. Bo ja zrozumiałem, że w ciągu jednej godziny była zgoda. I obawiamy się, z kolegą, że może być pomóc do oświetlenia na dwie. Jeszcze skończył. Mówcie, że to taka objawa. Ale ja się tam gdzieś pojawił na miejscu. Byłem też gdzieś tam po
Jeżeli chodzi o biedak,